Chciałbym przejść teraz do omówienia modułu pierwszego, do omówienia zagadnień znajdujących się w tym module i najciekawszych materiałów, z których Państwo w tym module mogą skorzystać. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym się podzielić refleksjami z mojego życia zawodowego. Refleksją z momentu, w którym bardzo w sposób taki jednoznaczny, szybki i nieuświadomiony zetknąłem się z praktykowaniem w miejscu pracy. Było to prawie 30 lat temu. Studiowałem jeszcze wtedy na Akademii Muzycznej w Katowicach i wspólnie z dwójką przyjaciół postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, czyli stać się bardziej przedsiębiorczymi i otworzyliśmy własne, prywatne studio nagrań. Był to początek lat 90. w Polsce, czyli okres, w którym rozwój przedsiębiorczości był niezwykle bujny. Wszyscy chcieli otwierać własne działalności gospodarcze, wszyscy po przemianach 1989 roku chcieli być przedsiębiorcami, chcieli zarabiać z tego, co robią sami. My również w tym studiu nagrań chcieliśmy zarabiać z naszej pracy. Podział był mniej więcej taki, że Barbara i ja mieliśmy doświadczenia jako kompozytorzy muzyki, a Marian był dobrze wykształconym po Akademii Muzycznej w Warszawie realizatorem dźwięku, który miał zajmować się dokonywaniem nagrań różnego typu zespołów. Bardzo szybko zorientowaliśmy się, że największe zapotrzebowanie jest na komponowanie dżingli reklamowych dla telewizji, dla radia oraz na komponowanie muzyki filmowej również do filmów reklamowych. No tak, ale ile muzyki możemy znaleźć w 30-sekundowym dżinglu? na akademii muzycznej i podczas całego cyklu uczenia się nikt nie nauczył mnie w jaki sposób skomponować 30-sekundowy dżingiel tak aby on w pełni odpowiadał potrzebom klienta i tak aby on w pełni był przydatny do przekazu reklamowego jaki ma na tym dżinglu być zrobiony więc bardzo szybko musiałem zacząć się samodzielnie uczyć kompetencji, których nie nabyłem w systemie nauki, w formalnym systemie nauki. A jak się mogłem tego nauczyć? Szanowni Państwo, to był początek lat 90. Nie było Internetu, nie było tutoriali, z których mogłem się uczyć komponowania. W samym własnym domu nie miałem nawet magnetowidu, z którego mógłbym uczyć się jakichś innych reklam. Miałem tylko dostęp do telewizora, i tam z telewizji, z setów reklamowych podsłuchiwałem, w jaki sposób inni twórcy budują muzykę reklamową. A że był to okres niesamowitego boomu na rozwój muzyki reklamowej, tych różnych kompozycji mogłem wysłyszeć bardzo, bardzo wiele. Nie była to jedyna forma uczenia się w miejscu pracy, jaką wtedy yy, praktykowałem. Jak teraz patrzę z perspektywy czasu, bardzo wiele uczyliśmy się między sobą, czyli wspólnie Barbara ze mną i ja z Barbarą. Komponując i pracując nad pewnymi już konkretnymi zleceniami, uczyliśmy się od siebie. Czyli to, o czym my w naszych modułach mówimy najwięcej w module szóstym, czyli uczenie się rówieśnicze, następowało podczas mojej pracy w studiu Diaton. Kolejnym Elementem uczenia się w miejscu pracy była współpraca ze zlecającym nam różnego typu pracę bardzo doświadczonym przedstawicielem dużej agencji reklamowej. To on przychodził do nas i zlecał nam konkretne utwory, konkretne nagrania, konkretne dżingle reklamowe. On przynosił nam również nagrania, które mogłyby być inspirujące dla nas w tworzeniu tego czy innego zlecenia. I znowu. Patrząc z perspektywy czasu, mimo iż zupełnie tego w ten sposób wtedy nie nazwa, nazywaliśmy, jego rola była częściowo jako mentora, który przygotowywał nas do realizacji tych lub innych zadań. Jeżeli chcieliby Państwo poznać inne formy i strategie uczenia się w miejscu pracy w przemysłach kreatywnych i przemysłach kultury, to właśnie w naszym module pierwszym, w rozdziale drugim, mamy bardzo ciekawy podcast mówiący nam o formach i strategiach WBL-u w przemysłach kreatywnych. Wracając do studia diaton, w którym po raz pierwszy praktykowałem uczenie się w miejscu pracy, zastanawialiśmy się, jakie musimy mieć kompetencje, żeby być dobrymi przedsiębiorcami. W potocznym rozumieniu zupełnie inne kompetencje ma artysta. A zupełnie inne kompetencje ma przedsiębiorca. Artysta to jest ta osoba taka uwrażliwiona, uduchowiona, zajmująca się głównie swoją sztuką, dążeniem do jej rozwoju, lata gdzieś w chmurach. A przedsiębiorca to jest ten, w, oczywiście w rozumieniu potocznym, kuty na cztery łapy człowiek, który cały czas nie myśli o niczym innym tylko o zarabianiu pieniędzy i o tych matę dolarki w oczach. No nie do końca. Jeżeli państwo chcieliby poznać wspólne cechy, które charakteryzują i artystów i przedsiębiorców, to zapraszam znowu w module pierwszym, ale tym razem do rozdziału trzeciego. I tam w infografice będziecie państwo mogli znaleźć cechy, kompetencje typowe dla artystów, cechy i kompetencje typowe dla przedsiębiorców i cały wspólny zbiór wspólny zbiór cech i kompetencji dla artystów i przedsiębiorców. I zobaczycie państwo, że te cechy wspólne y, są największe. Ten zbiór jest największy. Wracam teraz do wspomnień ze, ze studia diaton, y, to była naprawdę, Ogromna lekcja prawdziwej pracy, niezależna od lekcji, jakie miałem podczas nauczania formalnego. Bardzo wtedy żałowałem, że nie miałem możliwości wcześniejszego praktykowania w innym studiu bądź w innym miejscu, gdzie mógłbym praktykować kompetencje i wiedzę, którą potem mógłbym przenieść od razu już do własnej działalności. Czyli bardzo żałowałem tego, że wcześniej nie byłem tym e, czeladnikiem i e, gdzieś nie terminowałem. E, czyli nie nauczyłem się czegoś, czego już potem we własnej działalności mogłem po prostu umieć. Jak to było w wiekach dawnych? Czy to praktykowanie u kogoś innego to jest strategia? nowa, współczesna czy wręcz przeciwnie. Chciałem się teraz z Państwem podzielić paroma mm, przemyśleniami z y, lektury bardzo ciekawej mm, książki Wasariego, czyli żywoty y, malarzy, rzeźbiarzy. Książka ta opisuje mm, to wszystko co się działo w renesansowych Włoszech i opisuje żywoty malarzy, rzeźbiarzy renesansowych. Oczywiście te żywoty nie są jakieś opisane w sposób bardzo bardzo obiektywny. Vasari miał swoich faworytów, miał też osoby, które bardziej lubił i miał osoby, które mniej lubiał. W tamtym okresie nauka w miejscu pracy była podstawową strategią yy, nauki w działaniach artystycznych. Jeżeli ktoś chciał być później malarzem, rzeźbiarzem, musiał rozpocząć od terminowania u mistrza. Czyli musiał przyjść do pracowni malarskiej mistrza i tam. W wieku już kilku lat, siedmiu, rozpocząć naukę. I ta nauka trwała bardzo długo, czasami 7-8 lat. Rozpoczynał ją od wykonywania prostych czynności, później przechodził do bardziej skomplikowanych czynności, przede wszystkim taki młody, Czeladnik, który nie był jeszcze czeladnikiem, uczył się technik malarskich od swojego mistrza, potem stopniowo mógł wykonywać prostsze czynności, coś wykańczać w obrazach mistrza, a kiedy przechodził już na wyższy poziom umiejętności, bardzo często uczniowie w, tutaj w w pracowni malarskiej wykonywali bardzo duży zakres prac w danym obrazie. To mistrz nadawał tylko koncepcję artystyczną, budował jakby samo zagadnienie obrazu, ale w większości to jego uczniowie fizycznie malowali ten obraz. Co ciekawe, w takim cyklu uczenia się w miejscu pracy, bardzo wiele, bardzo często uczniowie przerastali swoich mistrzów. Bardzo często nazwisko ucznia jest dużo słynniejsze od nazwiska mistrza, u którego się uczył. W module pierwszym platformy e-learningowej Learn to Create, bardzo dużo mówimy o korzyściach płynących z nauki w miejscu pracy w przemysłach kultury i w przemysłach kreatywnych. Najbardziej konkretnie pokazuje to infografika. Infografika skonstruowana jako koło korzyści. Koło korzyści będziecie Państwo mogli znaleźć w rozdziale pierwszym. I jest ono bardzo ciekawe, bo o ile oczywistym elementem dla nas jest to, że. Korzyści z WBL-u ma sam młody człowiek, praktykant, że korzyści z WBL-u czerpie przedsiębiorca goszczącego. To nie do końca zdajemy sobie sprawę, jakie korzyści na przykład płyną dla całej społeczności z procesu WBL-u, i jakie korzyści płyną dla instytucji kształcenia zawodowego, czyli dla instytucji wet z procesu WBL-u. To wszystko będziecie Państwo mogli zobaczyć w sposób bardzo czytelny w kole profitów, tak to nazwaliśmy. A inne elementy, które możecie państwo znaleźć na platformie, w innych modułach omówię w kolejnych podcastach. Dziękuję teraz państwu za uwagę i zapraszam do kolejnych podcastów, w których będziecie mogli państwo usłyszeć o tym Czego można dowiedzieć się w drugim, trzecim, piątym module platformy Learn to Create. Create.